Numa, 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 jej kim. Halo, halo, czy mnie słychać? Witajcie. Słychać, słychać. Cześć, witajcie. Mała rozgrzeweczka, jak to w moim stylu. Ani, serdecznie Was witam wszystkich tutaj. Ogromnie się cieszę, że mam znowu możliwość wystąpienia przed Wami. Dziś poruszymy bardzo ważny temat dla nas kobiet, ale mam nadzieję, że są z nami też mężczyźni. Czy jesteście z nami? Pewien czas znowu wolniej radę. Czy jest? Czy są mężczyźni z nami? Są. Są. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, ponieważ panowie dowiecie się dzisiaj dużo, dużo ciekawych informacji na temat ciała kobiety. Mam nadzieję, że bardzo dużo zapamiętacie, ale najpierw przede wszystkim chciałabym się przedstawić dla osób, które mnie nie znają. Nazywam się Joanna Brzostek-Szymańska, mam prawie 32 lata. Jestem mamą trójki dzieci. W kampanii Kiandę uczestniczę od 4 lat. Z firmą Kiandę zapoznałam się w Anglii, ale od prawie dwóch lat promuję tę markę w Polsce, w północnej części Polski. Jestem z Gdańska, a aktualnie znajduję się w Sopocie, w moim centrum serwisowym, którego jestem właścicielką od 3-4 miesięcy. Kochani, powiedzcie mi, czy są z nami nowe osoby dzisiaj? Mój czat chyba wolniej reaguje. Jeżeli są, to bardzo proszę o postawienie jedyneczek. To są nowe, jest Zofia. Jest Natalia, witajcie, Maria. Jest nas sporo. Jest nas sporo. Super. Kochani, mam bardzo dużo wiadomości do przekazania. Witaj, Daga, Edytko. Dzisiejszy temat jest bardzo ważny, jak dla mnie. Jeżeli chodzi o część północną Polski, produkty z serii Zdrowie po prostu są rozchwytywane. Więc uznałam, że podzielę się z Wami moją historią, moją wiedzą, bo myślę, że warto, nie warto, trzeba przekazywać ją dalej. Dzisiejszy temat to zdrowie kobiety w zgodzie z naturą. Moje ciało to ja. I teraz uwaga, mam zadanie znowu bojowe, czyli muszę przekładać slajdy. No i proszę się uzbroić w cierpliwość, bo o, jest. Trochę sobie popisałyśmy. Kochane kobietki, mamy w zwyczaju dbać bardzo o buźkę. Kupujemy sobie bardzo dobre produkty naszej firmy. Staramy się, by nasza skóra miała jak najdłużej młodzieńszy wygląd, młody wygląd skóry. Ale zapominamy o tym często, że stan zdrowia naszej strefy intymnej w dużej mierze ma wpływ na wygląd skóry na twarzy. Na przykład przebarwienie, trądzik różowaty, zaskórniaki, szary kolor skóry, czy nawet zmarszczki. Jeżeli coś się dzieje w strefie intymnej, chorujemy, czy mamy nieregulowane hormony, jest to automatycznie widoczne na naszej skórze, tak? Zwyczajnie wiem, że osoby, które już na przykład są po 30, które mają zaskórniaki, no to wiadomo, że to nie jest okres dojrzewania, że trzeba sprawdzić, czy to nic się nie dzieje w strefie intymnej, tak? Czy nic się nie dzieje z hormonami. I często o tym zapominamy. Dbamy o buźkę, dbamy o swój wygląd zewnętrzny, a zapominamy o tym, co jest tak naprawdę najważniejsze. Zapominamy o naszym silniku. Ja to nazywam naszym silnikiem, tak, naszym napędem. Przejdę do następnego slajdu. Kochani, jeszcze zanim przejdę do slajdu, chciałam się spytać, czy wiecie, z czego są robione podpaski, wkładki sklepowe? To pytanie bym chciała zadać osobom takim świeżym, nowym, z plastiku. Bardzo dobrze. Podpaski, tampony. Czy są bezpieczne dla zdrowia?
Nie, kochani, podpaski sklepowe i tampony są robione z plastiku, tak? I tutaj chciałabym Wam opowiedzieć moją historię. Chciałabym się przed Wami otworzyć po raz kolejny. Uważam, że jest to bardzo ważne i że mogłabym ochronić kilka kobiet na pewno przed popełnieniem tego błędu, który ja popełniłam. Kiedy mieszkałam w Anglii, miałam ogromne problemy z jajnikami. Znaczy nie tylko jajnikami, bo jajniki przede wszystkim nie bolały. Ale notorycznie, miałam notoryczne krwawienie, bóle, nieregularną miesiączkę. Praktycznie nie dało się żyć z tym. Jeżeli miało dojść do po prostu sceny małżeńskiej, to uciekałam. Także to była taka wegetacja, a nie życie. Chodziłam po lekarzach różnych. Podejrzewali u mnie raka. Na całe szczęście zrobili wszystkie badania. Okazało się, że nie mam tego raka, ale nie wiedzieli, co mi jest. Zaczęli mnie faszerować różnymi antybiotykami, więc zaczęłam je brać doustnie przez powiedzmy 2 miesiące, to potem przez kilka miesięcy musiałam leczyć strefę intymną. Więc jak już miałam wybierać, czy ma boleć, czy swędzić, czy po prostu czuć się jeszcze bardziej niekomfortowo, to wybrałam to, żeby bolało. I słuchajcie, przez 4 lata tak funkcjonowałam. Dopóki nie poznałam mojej liderki Iwony Krasiewicz. Zaczęłam próbować nasze produkty, widziałam, jak zmienia się moja atopowa skóra. Więc stwierdziłam, że spytam się Iwony, czy mają coś w asortymencie takiego, co by mogło troszeczkę ukoić mój ból, bo wiem, że tam mają jakieś ziołowe podpaski, tak? I więc się spytałam o nie, czy mają może coś innego, no bo nie wierzyłam, że podpaski mogą sobie poradzić z moim problemem. A Iwona poradziła mi 3 produkty. Wtedy był to płyn do higieny intymnej z biosrebrem, wkładki energia ziół i podpaski energia ziół. No to powiedziałam, no okej, spróbuję. No ale jak odłożyłam telefon, tak sobie pomyślałam, no lekarz mi nie pomógł, a podpaski mi pomogą. No ale nie byłabym sobą, gdybym nie spróbowała. Więc zaczęłam używać tego płynu, co już na dzień dobry bardzo mi się spodobał, bo nie tylko zadziałał fajnie na moją strefę intymną, ale też na moją atopową skórę, bo mycie się tym płynem spowodowało, że przestałam się wysuszać. Wychodziłam z wanny, nie potrzebowałam w ogóle używać balsamu. Ale jeżeli chodzi o strefę intymną, jest on niesamowicie delikatny, więc już w tej kwestii bardzo mi się to spodobało, dlatego że używanie. Ja miałam z tym problemy, ja nie mogłam używać każdego płynu, bo już odczuwałam albo jakieś swędzenie, albo jakieś wysuszanie. To jest normalne. Nam kobietom wystarczy, że my się umyjemy nie tym płynem, co trzeba. I już się zaczynają jakieś sceny. Także przeszłam do wkładek Energia Ziół. I słuchajcie, już po tygodniu przestałam krwawić. Przestałam krwawić, a z tygodnia na tydzień moje bóle robiły się coraz słabsze. Aż w końcu dostałam miesiączkę. No ale jak dostałam tą miesiączkę, jak ze mnie chlusnęło, jak mnie oczyściło po prostu, to myślałam, że się z łóżka nie podniosę. Ale od tamtej pory mam regularnie co 28 dni miesiączkę. A po bólu nie ma śladu. 4 lata chodziłam zgięta i chodziłam z bólem, a wystarczyło sięgnąć tylko po produkty ze składem naturalnym. Człowiek był tego nieświadomy i bardzo się cieszę, że poznałam tą firmę w odpowiednim momencie. Opowiadam Wam tą historię, dlatego że jest wiele kobiet takich jak ja. My kobiety wstydzimy się mówić o naszych problemach, albo uważamy, że nic nam nie pomoże, bo lekarz nie pomoże, a nasza firma posiada produkty, które naprawdę pomogą utrzymać nasze narządy płciowe w porządku, tak? Kochani, przejdę do następnego slajdu, bo chciałabym Wam pokazać, co tak naprawdę zawierają, z czego są robione te nasze sklepowe podpaski i tampony. No tutaj wypisaliśmy dużo z moją Olą. Przede wszystkim chciałam zwrócić uwagę też na klej, który łączy tak wkładkę czy maskę z naszą bielizną. Jest on toksyczny. On sprawia, że mamy podrażnienia, niszczy nam bieliznę. Ale to jest najmniejszy problem z tym, do tego, co tak naprawdę przypadamy do naszego ciała. Kiedyś nasze mamy, nasze babcie używały
produktów bawełnianych. Tak? Kiedyś nie było tyle zachorowań na raka, co teraz. Więc no tutaj mam przykład prosty, tak? Odkąd weszły te nowoczesne podpaski, te tampony, zaczęły się też infekcje dodatkowe, problemy intymne. No ale jak mamy nie chorować, jak my sobie przykładamy do ciała, to jest bardzo ważne, dziewczyny, byśmy zwracały na to uwagę, jakich produktów używamy. Zwracacie uwagę na to, jakich kremów używacie, jakich szamponów używacie, żeby pięknie wyglądać. Zwracajcie uwagę też na to, jakich produktów używacie do higieny intymnej, jakich produktów używacie do higieny, kiedy mamy te dni. Mam nadzieję, że zrobicie sobie screeny, bo te informacje warto przekazywać dalej. Ja często słyszę od moich klientek, że ja to nie mam z tym problemu, ja nie mam układów, ja mam regularny okres. I mam nadzieję, dziewczyny, że tak zostanie tym kobietą, ale z doświadczenia wiem, bo rozmawiam z wieloma kobietami, że bardzo dużo z nas ma te problemy i z pewnym czasem one się po prostu nasilają, tak? Taka kobieta jak ja, która urodziła już kilkoro dzieci, ma macicę jak gąbka, jest podatna na infekcje, na choroby bardziej niż młodsze dziewczyny, tak? Przekazujcie te informacje innym ludziom, innym kobietom, przepraszam, bo tak naprawdę wiele kobiet nie jest świadome tego, czego używają. Dobra, następny slajd. Skutki używania tradycyjnych podpasek tamponów. Alergia, tak jak wspomniałam, od kleju, prawda? Podrażnienia stref intymnych, no, przykładamy sobie plastik i odparza się, bo praktycznie podpaska sklepowa powinna być zmieniona co 7 minut, dlatego że te płyny nie wchłaniają dobrze, więc już zaczynają następne, zaczynają się problemy infekcje żywiczne tak? Powstanie odparzeń. I tutaj chciałabym, żebyście zwrócili uwagę na ten podpunkt ostatni. Stosowanie tamponów może doprowadzić do zespołu wstrząsu toksycznego. Co to jest wstrząs toksyczny? Objawy są różne. Nawet spisałam, że przeczytam wam, bo nie chciałabym tutaj czegoś pominąć. Obecnie połowa wszystkich zachorowań jest związana z menstruacją, ale może także wystąpić w połogu po septycznym poronieniu jako powikłanie po zabiegu, zwłaszcza ginekologicznym, przy stosowaniu mechanicznych środków antykoncepcyjnych i tamponów do pochwowy. I tu chciałabym dokończyć wam moją historię, dlatego że moje problemy zaczęły się po poronieniu. I ja byłam bardzo negatywnie nastawiona do podpasek. Uważałam, że to jest niehigieniczne, w szczególności, że wtedy pracowałam na fabryce z częściami samochodowymi. Pracowałam przy maszynie, przy której siedziałam, więc cały czas byłam w ruchu, więc ja uważam, że absolutnie podpaski nie są dla mnie, a w szczególności, że ja nie mogłam wychodzić co 20 minut, co pół godziny do toalety, by po prostu wymieniać tą podpaskę, więc używałam tamponów. Przez te tyle lat używałam tamponów. Ja używałam nawet i w nocy, bo jak ja cofam się do tego czasu, to ja nie wiem po prostu, gdzie ja miałam jakieś wyobrażenie na ten temat. I załatwiłam się tak tamponami. Ja miałam ten wstrząs toksyczny. U mnie się objawiło to w ten sposób, że jak mnie złapał ból jajników, ja nie mogłam się podnieść z podłogi. Było notoryczne krwawienie, ja chodziłam zgięta pół, ja nie mogłam się wyprostować. Ja się załatwiłam tak tamponami. Wszyscy wiemy, że używając tamponów praktycznie no, nie dajemy szansy oczyścić się. Skrzepy osadzają się na naszyjce. Tworzą się bakterie, a bakterie jest to siedlisko do rozwoju dla raka. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne i zwróćcie na to uwagę. Ja wiem, że czujecie się estetycznie, czyli komfortowo w tamponach, ale kto używa naszych podpasek? Poruszamy trochę czat. Jakie macie wrażenie? Czy używał ktoś tamponów i przeszedł na te podpaski? Najlepsze z najlepszych. Wiecie, co mnie ujęło w nich? Wchłanialność. Jest niesamowita wchłanialność. Ja byłam w szoku, że podczas miesiączki nie trzeba być ubrudzonym.
Także to mnie ujęło najbardziej, a później już się zagłębiłam w tym wszystkim, co one zawierają, z czego są robione, tak? No i człowiek musiał, że tak powiem, zachorować, żeby zmądrzeć. Dobra, lecimy dalej. Skończyłam się. Nie widzę. Dobra, mam. Lecimy chwileczkę. Dobrze. I teraz opowiem o mojej ukochanej serii, właśnie dzięki której doprowadziłam się do porządku. Nie zmieniam, nie zmieniam. Mamy różności tutaj dostępne od firmy, ale to jest jedna z moich ukochanych serii i ona mi towarzyszy wszędzie. Energia ziół. Ta seria zawiera esencje z 49 ziół. Mają mnie fantastyczne na nasze narządy, ale o tym powiem dalej. Mamy podpaski na dzień, podpaski na dzień, na noc i wkładki. Te wkładki, kochani, no zapach jest intensywny, ale ja uważam, że to jest plus. Dlatego, że gdy mamy miesiączkę, niektóre z nas pracują w jakimś miejscu, gdzie na przerwie jedna po drugiej wchodzi po sobie i uwierzcie mi, że wchłanialność tych podpasek jest na tyle fajna, że unosi się zapach tylko tych ziół. To jest komfort, to jest przyjemność. Co jest fajne w tych podpaskach? Zawierają taką mini stalogię. Miałam przygotować, ale oczywiście zapomniałam. W momencie znajdę. W tych paczkach jest takie małe opakowanie. Taka mała paczuszka. To jest mini cytologia, czekajcie, tylko nakieruję. To jest taka mini cytologia, gdzie 7 dni po miesiączce możemy same skontrolować, czy wszystko u nas jest w porządku. Cytologię w Polsce robi się co rok, prawda? A tu możemy się kontrolować co miesiąc. Ta paczuszka zawiera patyczek, tak jak do ucha. Widzicie? Taki paseczek, do którego będziemy przykładać ten patyczek, ale wcześniej weźmiemy dogłębny wymazk z pochwy, przykładamy do tej części takiej żółtej i ukazuje nam się kolor. Kolor może być od żółtego po ciemny zielony. Jeżeli jest żółty, jasny, te pierwsze trzy kolory, to jest ok w miarę, tak? Jeżeli wchodzimy już w strefę trzecią, coraz ciemniejsze, tu już jest alarm dla nas, tu się coś dzieje, albo powstają jakieś stany grzybiczne, jakieś infekcje, albo jakieś zmiany nowotworowe. Dla mnie to jest bomba, że w ogóle możemy sobie coś takiego same robić w domu, że nie trzeba się umawiać do lekarza, tylko możemy same kontrolować. Jest to sprawdzone, dlatego że moja koleżanka z Anglii zaraz po porodzie, jak już się oczyściła, zaczęła mieć problemy z trawą piennej i dała mi tą paczuszkę, by sprawdziła i faktycznie wyszedł jej bardzo ciemny, zielony. Okazało się, że złapała jakąś infekcję. No to się tak zdarza po porodzie, bo tam jest jeszcze wszystko podpierane, więc jesteśmy bardziej narażone na złapanie jakiejś infekcji niechcianej. Okej, okay. I teraz tak, przejdziemy do następnego slajdu, udało się. Składniki aktywne, aloes między innymi, bo tam jest 49 ziół, ale tutaj wypisałam takie, jedne z takich najważniejszych, aloes, mięta pieprzowa, gdzie teraz ta mięta pieprzowa jest odpowiedzialna za działanie, takie, ma działanie rozkurczowe, przeciwbólowe i to jest fajne, dlatego że ja w ogóle nie czuję, kiedy ja dostanę książkę. Zawsze miałam z tym problem, były bóle brzucha, a teraz po prostu jestem zaskoczona tym, że mam miesiączkę. Także tutaj bardzo fajnie się sprawdza, jeżeli ktoś ma bardzo mocne bóle menstruacyjne. Aloes ma działanie też takie, które przyspiesza regenerację, jeżeli są jakieś stany grzybiczne. Także tutaj mamy też inną, osobną serię z olesem, ale o tym powiem później. Te 49 ziół łącznie po prostu tworzy taką bombę dla nas, o której zaraz w kolejnym slajdzie. Wyobraźcie sobie, że
problemy, tak? Wasze problemy, z którymi się borykacie z trawieniem winnej. Nadmierne uchwały, nietrzymanie moczu, i tu się zatrzymam, żebyście się nie śmieli, bo to jest normalne u kobiet po porodzie. Ja sama się zorientowałam, że mam ten problem, kiedy mój syn poprosił mnie, żebym skoczyła z nim na trampolinie. Szczerze mówiąc, myślałam, że już mi tak zostanie to do końca życia. Kiedy kichałam, to automatycznie krzyżowałam nogi, żeby po prostu się nie posiusiać. I nie wiedziałam o tym, jako że zaczęłam używać tych kładek, nie wiedziałam o tym, że one mają takie działanie, że właśnie no leczą to nietrzymanie moczu. I kiedy poszłam na prezentację, którą prowadziła Iwona, i właśnie ona powiedziała, ja mówię, faktycznie, jak już kicham, to już nie muszę krzyżować tych nóg. Taka informacja ode mnie. Regulują hormony. To jest bardzo ważne. Kobiety po ciąży muszą dojść do siebie. Ta regulacja hormonów różnie przechodzi, prawda? Ale nie tylko kobiety po ciąży, bo niektóre kobiety po prostu mają problemy hormonalne, mają nieregularne miesiączki. Więc te podpaski na pewno pomogą je uregulować. Dodatkowo jeszcze mamy inne suplementy, o których wspomnę później. Usuwają hemoroidy. Jeżeli ktoś ma problemy z hemoroidami, które wychodzą, wchodzą i pojawiają się, znikają, to jak najbardziej wkładeczki nasze, przykładać tam, gdzie jest akwitum membrana, przykładać przy tyłeczku i pomaga. Nawet nie wyobrażacie sobie, ile mężczyzn ode mnie kupuje tych wkładek. Zazwyczaj kierowcy tirów, osoby, które pracują na siedząco. Normują libido. Bardzo często się zdarza tak, że kobieta po porodzie ma inne zajęcia i nie ma ochoty już na tak bardzo na stosunek, tak? Te podpaski normują, by kobieta wróciła na odpowiednie tory, ale też osoby, które mają nadmierny popęd, troszeczkę się uspokoją. Zwalczają stany grzybiczne, tak jak i przedłużają żywotność narządów płciowych. To jest bardzo ważne, dlatego że jak przedłużą nam żywotność narządów płciowych, to dłużej będziemy elastyczne na buzi. A dlaczego? Bo menopauza przyjdzie później. Jak wiemy, zmiany po menopauzie są jakie są, tak? Że nasza skóra na buzi troszeczkę się zmienia, delikatnie mówiąc. Chroni profilaktycznie przed rakiem i infekcjami. Te zioła naprawdę mają działanie profilaktyczne, tak? Na pewno to, z czego są zrobione te podpaski, to też wspomnę za chwileczkę, już na dzień dobry chronią nas przed jakimiś tam infekcjami i na pewno mamy mniejsze szanse zachorowania na raka. Ale też mamy produkty, które przyspieszają regenerację, gdy już coś się dzieje. Także mają działanie profilaktyczne, ale też mają działanie takie, że przyspieszają regenerację, jeżeli załapiemy jakąś infekcję, czy jesteśmy też po operacji w strefie intymnej. Kochani, ja sobie tutaj zapisałam, żeby nie zapomnieć. Wiemy, z czego są robione podpaski sklepowe. A teraz chciałabym Wam powiedzieć, z czego są robione nasze podpaski. Dzisiaj specjalnie to spisałam dla Was, bo niby wiem, ale tak naprawdę dowiedziałam się, jak zagłębiłam się, dowiedziałam się czegoś nowego. Także podzielę się tym z Wami. Pierwsza warstwa jest wykonana ze 100-procentowej bawełny pierwszego gatunku. Tak? Czyli już przykładamy coś ekologicznego do naszego ciała. Druga warstwa to fitomembrana zrobiona ze specjalnych receptur świeżo ściętych ziół i nasączonych ekstraktem z tych ziół. Czyli to jest ta fitomembranka, tak? A sklepowe podpaski mają tam jakieś zapaszki, jakieś tam, no, powymyślają, tak? To są tylko sztuczne zapachy. Tu mamy zioła, tu mamy naprawdę naturalne produkty. Trzecia warstwa to super absorb. Bardzo szybko pochłania płyn i automatycznie przerabia w żel. I to mnie w tym ujęło. No kochani, po prostu tak jak żel w pampersach, nie, wchłania siuszki naszych dzieci, tak samo te podpaski po prostu rozprowadzają to w środku, te płyny,
przez co my nie mamy styczności, nie robią się bakterie. A wchłanialność takiej podpaski naszej starsza na około 3-4 godziny, wyobraźcie sobie. A jak wspomniałam wcześniej, podpaski sklepowe powinniśmy wymieniać około 7-15 minut maksymalnie. Więc zobaczcie, mamy ekologię i ekonomię, bo starczają na długo takie podpaski. Ostatnia warstwa, oddychająca. Momencik. A przykleja się przy pomocy kleju spożywczego, używa się go do produkcji gumy do żucia. Czyli już ten klej jest dla nas bezpieczny, nie podrażnia naszej skóry, nie niszczy naszej bielizny. Ja uważam, że to jest bardzo fajne rozwiązanie. Mamy tutaj produkt naturalny, mamy produkt bezpieczny. Jest to moja ukochana seria, polecam Wam serdecznie. Idziemy dalej. Nefrytowa świeżość. Jeżeli ktoś uważa, że zapach jest za bardzo intensywny, że przeszkadza, to mamy kolejne rozwiązanie. Mamy kolejną serię, nefrytowa świeżość. Ta seria zawiera 29 ziół. Przewaga jest tu mięty pieprzowej. I myślę, że kobiety się wypowiadają przefantastycznie. Uczucie świeżości. Ktoś ostatnio na Facebooku wystawił post, że ma wrażenie, jakby żuł gumę miętową na dole, także jest naprawdę bardzo przyjemny taki mędlowy powiew. Niektóre kobiety uważają, że jest im chłodno. Ja uważam, że na lato jest to rozwiązane świetne, ale chciałam podkreślić, że nasze składki są moczopędne. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że na początku, jak zaczynamy używać tych składek, bo teraz już nie, ale na początku częściej chodzimy do toalety. Zwróćcie na to uwagę i poprzedźcie jak klientki, tak? Dobra. Ojej, to znowu muszę przesunąć. Macie jakieś pytania w międzyczasie? Co zniknęło? Składniki aktywne. Aha, to nefrytowy. Kamelia, mięta pieprzowa, goździk. Kochani, co jest fajne w tych wkładkach? Są mega cienkie. Są cienkie, ale mamy jeszcze osobną serię, która jest naprawdę bardzo, bardzo cienka dla tych osób, które naprawdę nie chcą używać żadnych wkładek lub je drażnią. No to mamy te super cienkie, które już będą fajnie Was chronić profilaktycznie i nie przeszkadzać Wam w funkcjonowaniu normalnym. I teraz tak, ja jeszcze chciałam podkreślić, zanim przejdę do następnego slajdu, że wkładki energia ziół, nefrytowa świeżość nie powinny być sprzedawane kobietom w ciąży, tak? Dlatego, że chodzi o tą miętę pieprzową, która ma działanie rozkurczowe i tam są inne jeszcze zioła, które mogłyby po prostu no, źle wpłynąć. Może źle powiedziałam. Nie testowaliśmy ich na kobietach w ciąży, ale według składu po prostu uważamy, że raczej w tym okresie te wkładki nie nadają się, ale na całe szczęście nasza firma cały czas prężnie się rozwijająca wyszła naprzeciw kobietom w ciąży i wyprodukowała, stworzyła nowy produkt, który jest przeznaczone nie tylko dla kobiet w ciąży, ale dla naszej młodzieży, dla młodych kobitek. Są to wkładki Intop, które zawierają srebro koloidalne. Jak wiemy, srebro koloidalne ma działanie antyseptyczne, antygrzybiczne i antywirusowe. Także kobiety w ciąży mogą śmiało używać, a kobiety w ciąży są bardziej narażone na jakiekolwiek infekcje, więc tutaj nawet bym polecała, byście promowały te wkładki właśnie mamusiom przyszłym, ale też i młodzieży, młodym kobietkom. Jak wiemy, okres dojrzewania jest dosyć ciężki, zachodzą bardzo duże zmiany w organizmie i w strefie intymnej, także tutaj możemy wyjść naprzeciw młodym kobietkom i zaproponować im właśnie te wkładeczki, by czuły się komfortowo, by łatwiej przechodziłyby przez ten okres, by nie łapały żadnych infekcji. Oczywiście dodatkowo z naszym płynem do higieny intymnej. No produkt jak dla mnie number one.
Czekałam na niego. Szkoda, że nie było go, jak byłam w ciąży, ale i tak znalazłam rozwiązanie, bo ja sobie psikałam ałunem tam, gdzie trzeba, na wkładeczkę specjalną. Także tak czy siak stosowałam Fiandę. Tak się przyzwyczaiłam już do naszych wkładek z Energia Ziół, że po prostu nie mogłam się doczekać, kiedy urodzę. I zaraz po porodzie. Zaraz po porodzie, bo tylko wprowadzili mnie do pokoju, założyłam nasze podpaski. I ja polecam, byście sprzedawały właśnie kobietom, które idą do porodu, dlatego że one mają działanie rozkurczowe, a te kobiety, które karmią piersią, to wiedzą, jaki to jest ból, gdy w pierwszych kilku dniach macica zaczyna się zwijać, więc tutaj mało tego, że wchłanialność jest fajna, to jeszcze troszeczkę uśnieży ten ból pierwszy po porodzie. Dobra, idziemy dalej. Odpowiednia pielęgnacja tylko z Fiandę. Tak jak wspominałam wcześniej, nam kobietom wystarczy to, że umyjemy się nie tym płynem, co trzeba, i zaczyna się swędzenie, pieczenie, upławy, infekcja. Jakiś tutaj wcześniej, pamiętam, jak używałam mnie, no to specjalnie kupowałam na dni menstruacyjne, specjalne na inne. To zależy jeszcze, bo jak ja się czułam, bo jestem atopowcem, to raz nie coś zaswędziało, raz nie zaswędziało. Więc jak wypróbowałam w końcu ten płyn nasz Fiandes z biosrebrem, to byłam zachwycona. Zachwycona. My, Polki, mamy taki zwyczaj, że myjemy się dogłębnie. Mi kiedyś zwrócił lekarz w Anglii, że tak nie powinno się robić. Ale jeżeli ktoś ma takie tendencje, to śmiało może używać tego płynu. Jest bardzo delikatny na tą strefę. Chroni przed jakimiś wirusami, przed bakteriami. Jeżeli są jakieś nadmierne upławy, to na pewno też przyspiesza regenerację tej strefy. Nie wypukuje nam bakterii, których potrzebujemy, a usuwa to, co trzeba. Mamy też płyn do higieny intymnej Indop, który polecamy również młodzieży. Ja osobiście używam jeszcze tego, tak jak wcześniej wspomniałam, i moje dzieci, tego żelu do mycia całego ciała. Konsystencja jest żelowa, starcza na bardzo długo. Na moją czwórkę ma około 1,5 miesiąca. Niesamowicie fajnie się pieni, nie ma zapachu. Także nie jest jakoś drażniący. I ja po umyciu całego ciała, tak jak wspominałam, nie muszę używać balsamu. Do takiego stanu się doprowadził atopowiec. Wyobraźcie sobie, z produktami Fiandę. Ja po prostu jestem zaręczona z tą firmą i do końca życia będę wdzięczna tym produktom i osobom, które mnie zapoznały z tą firmą, że dzięki temu, że używam tych produktów, ja mogę na nowo poczuć się kobietą, bo używam już naprawdę wszystkiego, mogę mieszać produkty i kremy na twarz bez obawy, że coś mnie uczuli. To jest cudowne, po czym w końcu jestem taką prawdziwą matką. No i a druga sprawa, no te produkty postawiły mnie na nogi, tak, gdy miałam te problemy z strefy intymnej. No nie życzę tego nikomu. I mam nadzieję, że nigdy więcej nie będę musiała przez to przechodzić, bo przechodziłam przez piekło tak naprawdę. No i to nie było życie. Okej, co mi tu Ola? O, tu taka ciekawostka. pH pochwy waha się od 3,5 do 4,4. I właśnie ten płyn pomaga utrzymać pH pochwy. Są płyny, które podrażniają, wysuszają, a ten płyn utrzyma prawidłowe pH naszej strefy intymnej. Widzieliście o tym? W ogóle czat nie działa? W ogóle nie słychać? Halo? O, dobra, piszecie, już myślałam, że mnie gadam sama do siebie. Bo to pierwszy raz. Dobra, dobra, czyli po prostu tak nie słuchacie. Fajnie, cieszę się. Teraz chciałam powtórzyć pytanie. Czy wiecie o tym, że prawidłowe pH wynosi właśnie tyle i że właśnie nasz płyn utrzymuje to pH, dlatego nie odczuwamy pieczenia, swędzenia? No to przekazałam Wam dzisiaj super nową wiadomość. I podkreślajcie to. Podkreślajcie to, bo ja osobiście, wiecie, jak promuję produkty do strefy intymnej.
Na wieczorze maseczkowym, wyobraźcie sobie. Tak, tak właśnie to robię. Zapraszam 12-15 kobietek, siadam przy stole, pielęgnujemy, oczyszczamy buźkę sobie, bo wszyscy wiemy oczywiście, żeby używać naszych produktów, to wcześniej trzeba odpowiednio oczyścić buzię, przygotować skórę do przyjęcia tak mocnych składników. I kiedy już kobietki nakładają sobie maseczkę na buzię, no to co robisz przez 20 minut? No to ja wchodzę z tematem i mówię tak jak do Was dzisiaj powiedziałam, że chcę poruszyć ważny temat, że kobiety często wstydzą się o tym mówić i zaczynam mówić o 5 produktach, nie więcej, żeby Panie nie wyszły z taką głową. I uwierzcie mi, że po takim spotkaniu, mało tego, że Panie już wiedzą, jaka seria należy do nich, bo na tym spotkaniu sobie kupują, bo nie mamy próby, więc ja organizuję takie spotkania, by mogły sobie dobrać odpowiednie produkty i wychodzą już z odpowiednią serią. Te, które chcą, kupują, te, które nie chcą, słyszami, zapisują, że ta seria jest dla nich, ale żadna pani nie wyjdzie ode mnie bez wkładki. I to mogą potwierdzić osoby, które przychodzą do mnie na moje wieczory maseczkowe, że tak jest. Jeżeli widzę, że ktoś nie kupuje, to i tak daję w prezencie. Ode mnie nie wyjdzie żadna pani bez prezentu. I wracają. Oczywiście te panie wracają, wypróbują w domu i są zachwycone i wracają. Po tej wiedzy, którą ja przekażę, na pewno no, niektóre muszą pomyśleć, a niektóre od razu reagują i kupują, bo akurat uderzyłam zawsze o swoich historiach. Otwieram się przed klientami. Jeżeli wy nie mieliście takich problemów, śmiało się zgadzam, byście opowiedzieli moją historię. Będzie ona szczera. Na potwierdzenie zawsze możecie dać ten link do tego webinaru, jeżeli wszystko wyjdzie ok i Patrycja Mirek udostępnia to na YouTubie. Także wykorzystajcie moją historię. Może akurat któraś z tych pani ma taki problem i może będziecie mogli, i w ten sposób będziecie mogli pomóc. Dobra, gdzie ja jestem, się zgubiłam. Tak, mamy jeszcze wkładeczki z aloesem i słuchajcie, te aloesowe też możemy polecić osobom, które mają, borykają się z jakimiś infekcjami. Tak jak powiedziałam, aloes wyciąga to. Jeżeli to są takie słabsze infekcje, tak, że po prostu to się złapało, byłyście na basenie, nie wiem, chyba umyłyście się. Tutaj mamy miętę pieprzową, wkładeczki polecam serdecznie latem. Super chłodzą, strefę intymną. Zostawię jeszcze na chwileczkę, żebyście mogli sobie zapisać, albo jak mam. Zagadałam się, dobra, lecimy dalej. Ja wyślę Wam slajdy. Te osoby, które będą chciały, niech się zgłoszą do swojego lidera. Ja prześlę slajdy, jak kogoś interesują, tak? Dobrze. Mamy wkładki od zadań specjalnych. Tak jak wspomniałam, aloesowa, jakieś drobne infekcje, ale mam też wkładkę, gdzie ona jest. Wkładkę, bez której nie wychodzę z domu. To znaczy noszę ją co minimum 3. Kochani, przejdę do slajdu dalej, bo tutaj jest wszystko opisane, byście mogli sobie zanotować albo przeczytać. Jeżeli chodzi o tą wkładeczkę, tu jest zawarta bardzo duża ilość ziół. Ja tą wkładkę noszę cały czas w torebce, odkąd poleciła mi ją oczywiście moja Iwona Arasiewicz. Kiedyś byśmy prowadzili się prezentację i ja mówię do Iwony, dobra Iwona, wchodzimy, robimy swoje, nie przedłuż, bo ja muszę jechać do szpitala. Ona mówi, co się stało? Ja mówię, infekcję co mam, alergii. Oczywiście uczucie, wiecie, jak to jest, rwanie, ból, aż się wymiotować chce. Ja mówię, jadę, biorę antybiotyk, bo ja myślałam, że samo przejdzie, ale nie przejdzie. Mówi, ja ci dam antybiotyk. I dała mi tą składkę. Słuchajcie, po pół godziny ja w ogóle zapomniałam o tym, że mnie cokolwiek bolało. Także od tamtej pory cały czas je noszę w torebce. Gdyby coś gdzieś bym wyjechała, by mnie złapało, biorę tą wkładeczkę. Uwierzcie mi, że niecała godzinka i po problemie. Ja mam coś takiego, że jak napiję się wody z baniaku, wiecie, te baniaki, co są nieraz w salonach czy gdzieś tam w przychodniach, jak się napiję takiej wody, wieczorem już mam ból. Już jest infekcja moczą u mnie. I to w takim stanie taki ból, że jak skurcze przy porodzie, więc ja wiem,
Wiem, jak je likwidować. Mamy też, aha, jakie ona ma działanie? Oczywiście, jeżeli ktoś się boryka z nadmiernymi upływami, tak? Jak najbardziej używajcie tych wkładeczek. Nietrzymanie moczu, infekcje tego, aha, Ola mi pisała, stany grzybiczne i oczywiście profilaktyczna ochrona. Polecajcie te wkładki wszystkim kobietom, które czekają na jakąś operację strefy intymnej, które są już po operacji strefy intymnej, dlatego że one uchronią przed jakąś infekcją, a jeżeli już coś się dzieje złego, to przyspieszą regenerację. To jest naprawdę bardzo dobry produkt. U nas na Pomorzu to on jest rozchwytywany bardzo. Tak jak ja tylko wspomniałam, że na przyziemny domy pamiętać na infekcję moczu, to po prostu u mnie każda konsultantka ma to w zapasie. Dzielcie się przykładami. Dzielcie się przykładami. Ja wiem, że zasady są bardzo ważne, ale najszybciej traficie do osób, jeżeli traficie z problemem, tak? Opowiecie o czymś, że to działa na to. To jest prosty sposób opowiadania o produkcie. Ja wiem o tym. Ale ludzie nieraz nie są świadomi, że dany składnik jest od czegoś, tak? Że jest na coś. A jak powiecie, że tu nie będzie bolało, tu nie będzie sędziało po tym, to nawet szybciej na pewno zaufają temu produktowi i użyją. Mamy wkładki od. No to już jest od zadań takich konkretnych i życzę Wam, byście nigdy nie musiały jej używać. To już jest na bardzo mocne stany grzybiczne. Na zmiany nowotworowe, na przyspieszenie regeneracji już konkretnej. Ona ma dwa punkty. Jedno przykładamy do łychtaczki, drugie do pochwy. To jest naprawdę bardzo mocna wkładka, ale mojej koleżance Wandy bardzo pomogła. Ona nabawiła się takiej infekcji, że te upławy były naprawdę nieprzyjemne, czarne. Lekarze nie mogli pomóc, dała antybiotyki i to raz pomogło, za chwilę nie pomagało, więc ja tu jej poleciłam oczywiście te wkładeczki na zmianę tą wkładeczką, energią ziół. Ja rozumiem, że nie każdego może stać kupić taką sobie pojedynczą i wpaść z tej stanie, więc ja mówię, żeby chociaż raz dziennie zakładać, jeżeli macie taki problem, chociaż raz dziennie założyć, tak? Co jeszcze? Coś chciałam powiedzieć. Leciałam z głowy. Może następny slajd mi pomoże. Aha, już wiem. Wow, teraz szybko mi poszło się przypomnienie. Kochani, jeżeli mamy jakieś infekcje, bardzo jest ważne, byśmy wiedziały, jak w tym czasie dbać o tą strefę intymną. Bo miałam przypadki, że klientka dzwoniła do mnie z zażaleniem, że te wkładki nie działają, że to nic się nie polepsza. I ja zaprosiłam ją do siebie jeszcze raz na rozmowę, byśmy swoje jeszcze obrać. I ta pani przychodzi w pięknych, obcisłych, lateksowych leginsach. Więc chciałabym zwrócić uwagę, jeżeli coś się dzieje, jakaś infekcja u was, dajcie przebieg. Dziewczyny, dajcie przebieg w tej strefie, noście bawełniane majtki, luźne, jakieś spodnie. Nie kąpcie się, tylko weźcie prysznic, co na pewno przyspieszy Wam regenerację i tej strefy, tak, tej choroby. Skóra, tam musi dochodzić powietrze. Mam nadzieję, że te informacje się przydadzą. Jeżeli już Was złapie taka infekcja, bardzo warto użyć też kolejnego produktu, którym jest Volupta. Volupta jest stworzona dla kobiet troszeczkę w innym celu, ale gdy byłam na szkoleniu pani Marii Mlarczyk, zapamiętałam właśnie, jak doradzała jednej z pań, by podczas leczenia, podczas po prostu usuwania tego problemu, używała również Volupty. Mycie płynem do higieny intymnej, smarowanie do środka Voluptą, oczywiście nie całym opakowaniem, ale też za każdym razem po prostu jak się podmyjecie, żeby ta Volupta tam lądowała. I na zmianę wkładki, tak? Raz ta różowa, raz energia biur, zależy w jakim stanie choroby jesteście, tak? No a Volupta przy okazji ma fajny skutek uboczny. Wiecie? Wiecie jaki, nie? Ja też wiem. Teraz chciałabym Wam przedstawić serię, którą wiecie, no, wiecie, ja też wiem. Serię, którą poleciła mi Maria Mularczyk,
gdy do niej zadzwoniłam, dlatego zadzwoniłam do niej, ponieważ miałam ogromny problem. Po porodzie bardzo ciężko szło mi uregulowanie hormonów. Objawiało się to paskudnie, przetłuszczające włosy, nadmierna potliwość, zmiany nastroju, senność. I tak się spytałam właśnie Pani Marii, co mogę jeszcze używać oprócz naszych wkładek i podpasek. I to jest właśnie ten zestaw. Oczywiście, że sama nie padła na to. Herbatka ziołowa z ziemniakiem chińskim, zupą dla kobiet. Kochani, tutaj w ogóle polecam wszystkim kobietom, byście piły ją na noc. Dlatego, że zawarte w niej oregano ma działanie takie uspokajające, więc fajnie się po tym śpi. A mamy też różne inne herbatki, które można sobie dzień pić, ale tą polecam sobie na noc. Więc ja sobie tą herbatkę piłam codziennie. Dodatkowo, by wzmocnić swój organizm, pani Maria poleciła mi żel z albuminą. Dostałam takiego powera, bo no nie byłam sobą, naprawdę nie byłam sobą. Oczywiście wkładki energia ziół, które przyspieszają regulację hormonów, tak? I detoks organizmu. Ja już byłam w takim stanie, że ja się tak nadmiernie pociłam, że trzymając długopis, pisząc, po prostu ten pot zaczynał mi lecieć pod głowę. To było wstydliwe i uciążliwe i naprawdę trzeba się jak najszybciej tego pozbyć. Chciałabym powiedzieć kilka słów o plastrach. Jak już macie mnie na wizji, mam nadzieję, że nie przedłużę, już kończę. Plastry detox, jak wiecie, są do oczyszczania naszego organizmu. I ja tutaj apeluję, byście tych plastrów, tego oczyszczania organizmu nie traktowali jako trend, czy coś raz na jakiś czas. Dlatego, że nie wyobrażacie sobie, jak bardzo szkodliwy jest dla nas stres, w którym zaczynamy być, tak? W wieku 25 lat wchodzimy w życie dorosłe, zakładamy rodzinę, pracy, osiągamy jakieś tam sukcesy w pracy, ale przy czym łączy się to ze stresem, tak? Zaczynamy nadmiernie się pocić, przetłuszczają nam się włosy, zmienia nam się kolor skóry, nie mamy wahania emocjonalne, tak? Nie śpimy dobrze, bolą nas kości. I to są właśnie sygnały od naszego organizmu, że już jest czas się nim zająć, tak? Zwróćcie na to uwagę, kochani. Ja myślę, że po dzisiejszym webinarze na pewno większość z Was zakupi te produkty. Ja wiem, że to nie jest tania kuracja, ale poczekajcie, bo coś wyliczyłam. Coś policzyłam, zaraz Wam powiem, ale jeszcze o tych plastrach. Chciałam powiedzieć, że ja użyłam ich dużo. Ja użyłam ich dużo, ja byłam, jestem nadal palaczką, więc to oczyszczanie organizmu potrwało troszeczkę dłużej. Te plastry miałam naprawdę bardzo długo czarne i do końca też się nie czyściłam. Były gdzieniegdzie takie kropeczki, no ale jak się pali, to tak jest. Akurat w tym czasie, kiedy robiłam pierwsze oczyszczanie, byłam podczas rzucania, co mi bardzo pomogło, ale też byłam niesamowicie zmęczona. Chodziłam zmęczona, właśnie miałam przetłuszczające się włosy, miałam minę po prostu, jakbym robiła wszystko za karę. Nie wysypiałam się, mimo tego, że starałam się spać po 8-9 godzin, nie wysypiałam się, nie umiałam dotrwać do na wspólnej, bo od razu zasypiałam. Jak miałam stać o 6, o 5, czy tam przed 5, to była dla mnie tragedia. Jak wracałam do domu, to mówiłam się, by moje dzieci jak najszybciej poszły spać, żeby dały mi spokój, żebym mogła tylko wziąć prysznic, zjeść kolację i położyć się spać. I właśnie zaczęłam stosować te plastry, gdzie już po tygodniu usunęłam sobie ciężką śnię. Ten ból, jak wstawałam, to po prostu czułam, że mam kostki poprzekręcane, czułam, mówiłam, że to jest ze zmęczenia. Okazało się, nie, po prostu mój organizm już siadał, tak? Tą chemię, którą wdychałam na tych fabrykach, po drugie stres. Moje życie nie należało do najłatwiejszych, a stres niesamowicie zatoksynia nasz organizm. A taki organizm to jest po prostu idealne siedzisko do rozwoju dla raka, tak? I pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym, bo to nie jest trend, tylko nasz organizm daje nam sygnały, że już coś się dzieje, a wy jesteście w stanie zapobiec temu. Wy jesteście w stanie ochronić się profilaktycznie od środka, tak?
Ja wiem, tak jak wspominałam, że to nie jest jakaś tania kuracja. Zawsze mówię wszystkim moim klientkom, by uzbierały sobie te plastry. Ale teraz wiem, że tu są nasi klienci VIP, są nasi konsultanci i ja sobie zapisałam, że wy możecie naprawdę kupić sobie te plastry, nie wykładając pieniążków ze swoich pieniążków, ze swojego portfela, tak, z budżetu domowego. Ale znacie trzy kluczowe produkty, o których w ogóle zaczynamy rozmowę z naszym klientem. Powiedzcie mi, jak myślicie, o których produktach mówię? Jak chcemy zapoznać klienta z naszą firmą, to co robimy? Masterclass, dokładnie. Masterclass. Każda klientka VIP, każdy konsultant ma ten zabieg w domu, prawda? I teraz wyobraźcie sobie, że obliczyłam, że jak sprzedacie 7 takich zestawów w ciągu miesiąca, ja nie mówię, że w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca, zarobicie na 14-dniową kurację oczyszczania organizmu. Spróbujecie? Można? Ja sądzę, że jak będziecie robić. Spróbujecie czy nie spróbujecie? Nie ma odzewu. Liczycie? Ja już to przeliczałam i jeszcze raz powtórzę. 7 zestawów w ciągu miesiąca. W ciągu miesiąca i zarobicie sobie na kurację 14-dzielą, które to jest minimum do oczyszczania, tak? Bo ja polecam, tak, żeby 14 dni oczyszczać organizm, dlatego że już poczujecie różnicę po kilku dniach, bo nawet po pierwszym dniu jeszcze nie czujecie różnicy, ale tam już się zaczyna proces oczyszczania, ale tak naprawdę po 7 dniach dopiero zobaczycie jakieś sygnały, że już troszeczkę inaczej się czujecie, już macie inny kolor na skórze, tak? A im dłużej oczyszczacie, tym coraz lepiej się czujecie. Czyli mamy w ciągu miesiąca uzbierane na 14 pasów, gdzie to jest minimum tego, żebyście odczuli tak naprawdę fajny efekt. Fajna sprawa? Dobrze wyliczyłam? Dobrze wykombinowałam? I to jest, ja obliczyłam na soli grejpfrutowej, na pieniu mlecznym i na kremie z mlekowczego, tak? 14 plastrów, 7 zestawów. Jeżeli zaczniecie robić po 10 masterclassów w tygodniu, jest to możliwe? Ja wierzę w to, że naprawdę uzbieracie na więcej plastrów. Pamiętajcie, że te produkty to jest wstęp do rozmowy z klientem. Wy, nowi konsultanci, klienci, wy nie musicie znać jeszcze składów, ja to rozumiem, bo no, na wszystko potrzebujemy czasu, ale robiąc ten zabieg, wy przedstawiacie firmę w całości, dlatego że efekty są niesamowite. I rzadko się zdarza, by klientka nie chciała się dowiedzieć, co mamy więcej, by nie zakupiła choćby jednego produktu, by nie zakupiła sobie całego zestawu lub by nie poprosiła, by przedstawić kremy na duszkę. Więc nawet jeżeli nie uda Wam się sprzedać tego zestawu, to może uda się Wam zwiększyć swoją sprzedaż innych produktów i w ten sposób zarobicie sobie na te plastry. Dobra. Słuchajcie, koniec. Koniec. Skończyłam, wyrobiłam się w czasie. Jest to niesamowite. Czy macie jeszcze jakieś pytania? No też jestem w szoku, że... Dobra, nie ma pytań, wierzę w to, że nasi liderzy na bieżąco odpowiadali. Słuchajcie, czy w jaki sposób te informacje pomogły Wam? Czy zrozumieliście bardziej, jak bardzo ważne jest dbanie o naszą strefę intymną? Czy panowie przede wszystkim dowiedzieli się czegoś ciekawego o kobietach? To Wam powiem jeszcze jedną ciekawostkę na koniec, bo nie byłabym sobą. Oczywiście wiecie, jakie ma działanie zdrowotne używanie naszych produktów, ale mają też plusy, jak słuchaliście uważnie. Gdy zadbacie o to, by Wasze kobiety używały kładek i podpasek Energia Ziół i oczyszczały sobie organizmu, to zadbacie też o to, by się im chciało i głowa nie bolała. Może to do Was dotrze. I tym akcentem, kochani, chcę się z Wami pożegnać.
Dziękuję bardzo jeszcze raz Patrycji i Nikowi za możliwość wystąpienia tutaj. Kochani, do zobaczenia, mam nadzieję, w szaflarach z wieloma z Was. Pozdrawiam Was serdecznie, kończę, bo ja będę mogła tak sobie siedzieć, gadać, a do domu trzeba jechać. Pozdrawiam Was serdecznie, pa! Gdzie to się wyłącza? O, tutaj, pa, pa!